dotarcie do tak zwanej Białej Damy wymaga wejścia w masyw gór Brandberg, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Namibii, Königstein, o wysokości 2573 metry. Prawie godzinna wędrówka przebiega korytem okresowej rzeki, a celem jest szeroka na 5 metrów i na 1,5 metra wysoka pieczara. Są tu datowane na co najmniej 2000 lat rysunki kilku oryksów i polujących na nie myśliwych. Nocujemy w lodż, pięknie wkomponowanej w otoczenie. Twyfelfontein w języku Afrikaans oznacza niepewne źródło. Tak nazwał to miejsce David Levin, który kupił tu teren i założył farmę w 1948 roku. To jej pozostałości. Znajduje się tu stanowisko archeologiczne, które jest jedynym obiektem na terytorium Namibii wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce to było zamieszkałe już około 6 tysięcy lat temu i służyło najprawdopodobniej rytuałom szamańskim. Od 2 do 2,5 tysiąca lat temu na skalnych płytach powstało, jak się szacuje, więcej niż 5 tysięcy pojedynczych rysunków przedstawiających zwierzęta i ludzi. Ten rysunek jest interpretowany jako rodzaj mapy wskazującej umiejscowienie źródeł wody. Rośnie tu belwiczia przedziwna, występująca tylko w Namibii i południowej Angolii. Może żyć nawet ponad 1500 lat. Wykształca zaledwie dwa skórzaste liście, osiągające nawet 6 metrów, które pękają na podłużne pasy. Nigdy ich nie zrzuca. Wyżej leżą skamieniałe drzewa. Nie rosły one na tym terenie, lecz przed 280 milionami lat, w okresie permu, zostały przeniesione przez powódź i przykryte piaskiem i mułem, pozostając bez dopływu powietrza. Po wielu milionach lat materiał organiczny został zastąpiony skrystalizowaną krzemionką. Oprócz małych fragmentów są tu dwa całe drzewa o długości do 45 metrów.